Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem z Wuhan? Jakie środki ostrożności są najważniejsze? Fotografia pizzabay.com 1. Myj często ręce. Myj ręce wodą z mydłem lub używając środka odkażającego na bazie alkoholu. Dlaczego? Mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem na bazie alkoholu zabija wirusy, jeśli są na Twoich rękach. 2. Zachowuj zasady higieny układu oddechowego. Jeśli kichasz lub kaszlesz, zasłoń usta i nos zgiętym ramieniem. Kichaj w zgięcie łokcia lub chusteczką, którą następnie wyrzuć natychmiast do zamykanego kosza na śmieci i umyj starannie ręce. Patrz punkt pierwszy. Dlaczego? Zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów. Jeśli podczas kaszlu lub kichania zasłaniasz się dłonią, możesz następnie przenieść drobnoustroje na innych ludzi, np., podając im rękę, lub przedmioty, np. dotykając klamek, włączników światła i innych powierzchni. 3. Utrzymuj odpowiednią odległość. Nie zbliżaj się do innych na mniej niż 1 metr, a zwłaszcza do osób, które kaszlą, kichają lub mają gorączkę. Dlaczego? Kiedy osoba mająca zakażenie układu oddechowego, taką jak koronawirus, kaszle lub kicha, może rozprzestrzeniać małe ilości wydzieliny kropelki, stąd nazwa przenoszenia takich chorób, droga kropelkowa, zawierającej wirus. Jeśli będziesz blisko, możesz zostać zakażony. 4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Twoje dłonie mają kontakt z różnymi powierzchniami, na których może znajdować się wirus. Jeśli dotykasz później oczu, nosa lub ust, możesz przenieść na siebie zakażenie. 5. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, zgłoś się pilnie do lekarza. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz gorączkę powyżej 38 i kaszel lub duszność, to powinieneś zgłosić się na najbliższy szpitalny oddział chorób zakaźnych. Dlaczego? W przypadku wystąpienia objawów, takich jak gorączka, kaszel i trudności z oddychaniem, bardzo ważne jest, żeby zgłosić się pilnie do lekarza, ponieważ ich powodem może być zakażenie układu oddechowego lub inna poważna choroba. Objawy ze strony układu oddechowego mogą mieć wiele przyczyn i w zależności od Twojej sytuacji, historii podróży i innych okoliczności, na przykład kontaktu z osobą, która mogła być zakażona, jedną z przyczyn może być koronawirus z Wuhan. 6. Jeśli masz łagodne objawy zakażenia układu oddechowego i nie byłeś w ostatnim czasie w Chinach, zachowuj środki ostrożności i odpowiednią higienę, a także pozostań w domu do czasu, aż wyzdrowiejesz. 7. Zachowuj środki ostrożności i odpowiednią higienę podczas wizyt na targu ze zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego. 8. Unikaj spożywania surowych lub niepoddanych dokładnej obróbce termicznej produktów pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie aktualne informacje na temat koronawirusa z Wuhan, jego objawów, dróg zakażenia, osób, które są najbardziej narażone na zachorowanie, możliwości przenoszenia, koronawirus, najnowsze informacje.